Zbiera się Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Nie pytajcie mnie, co to jest, bo sama do końca nie wiem. Nie wiem, czy one wiedzą, ale mają się zebrać i uradzić, co dalej. Poczekajmy na to, zobaczymy... Dziecko, zgubiłeś? Poczekajmy, co dalej. Ustalmy jedną wspólną strategię. Dajmy sobie chwilę odpocząć, bo tak naprawdę to wojna trwa. Walka trwa. Pojawił się wczoraj kompromis. Dobra. Kompromis się pojawił. Ale słuchajcie, to trzeba być geniuszem, nie? Geniuszem politycznym, żeby przedstawić taki kompromis, który wkurwia obie strony. I który jest niezgodny z wyrokiem Trybunału, ale oni go tak szybko przeprowadzą, powiedział premier, że nikt się nie zorientuje, że jest niezgodny. Tak, wiecie, oni mają tam rekordy Guinnessa, nie? W tempie wprowadzenia, także ja wierzę, akurat co się tu wierzę premierowi, jak się zepchną i będą chcieli, to wprowadzą. Tylko pytanie, czy im Kaja Godek nie urządzi piekła kobiet. Chciałabym też, żebyśmy pamiętali o tym, że no właśnie, że solidarność z naszą bronią. Panowie policjanci, czy ja bym mogła prosić o pomoc, bo wydaje mi się, że ktoś spożywa alkohol w miejscu publicznym. Dziękuję. To tutaj dawaj. Wiem, że z częścią z was widziałam się parę lat temu na protestach pod sądami i wtedy był taki utwór, który ja osobiście bardzo lubię, tylko się tam z autorem w jednym wersie kłócę, pewnie będziecie wiedzieli, jak do niego dojdziemy, z którym. Ale to jest taki utwór, który pasuje do ważnych momentów i który tak naprawdę lubię sobie nucić rano, jak wstaję i myję zęby, żeby się nastroić na cały dzień. Kacper, puść proszę, miejcie nadzieję. Niech będzie trochę patetycznie, bo to w sumie podniosła chwila. Tylko głośno. Można nucić. Lecz tę niezłomną, która wcina ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska. Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, niech odtrącą szałę,
pana ośle, leć bez oręża, leć te, co sama nie zdobywałem. Przeciwne losy stałością zwycięża, lecz te, co sama nie zdobywałem. Przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się chodzić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, tężący stoi w milczeniu się stroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, tężący stoi w milczeniu się stroić.